Chciałbym wam zaproponować, żebyśmy przeczytali Dzieje Apostolskie razem z listem do Rzymian, żeby dzisiaj tego nie rozdzielać. Bo Dzieje Apostolskie mają dość taką pesymistyczną wizję. Paweł jest świadomy, że kiedy traci się obecność apostoła, kiedy przestaje działać jakiś autorytet, można się pogubić. Paweł mówi, jak bardzo prosto, łatwo zapomnieć, że Kościół jest zbawiony krwią Chrystusa, nie, nie pracą apostołów, nie jest to oparte tylko i wyłącznie na świadectwie apostołów i ich pracy, przede wszystkim to krew Chrystusa, to Chrystus zbawia. Ale kiedy brakuje świadectwa, można doświadczyć pewnego rozdźwięku, pewnego rozproszenia. Bardzo trudne jest to, że Paweł mówi: Spośród Was samych, spośród Was samych powstaną ludzie, którzy będą głosić przewrotne nauki. Dość pesymistyczna, ale jakże realistyczna wizja. Dlatego potrzebujemy spotkania z, z listem do Rzymian. Dzieje apostolskie trzeba spotkać z listem do Rzymian, kiedy Paweł wylicza bardzo konkretne rzeczywistości i duchowe, i materialne. I mówi, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Nic nie jest w stanie nas odłączyć od Chrystusa. Że miłość Chrystusa zawsze zwycięża. Bardzo tego potrzebujemy, bardzo potrzebujemy usłyszeć to wtedy, kiedy doświadczamy jakichś napięć w kościele. Że ostatecznie nic nie jest w stanie nas odłączyć od tego, który nas ukochał. W dzisiejszej Ewangelii Jezus określa siebie jako dobry pasterz. Dobry pasterz, który oddaje swoje życie za owce. I dokonało się to na krzyżu, kiedy umarł dla naszego zbawienia. Ale z pasterzem wiąże się również kwestia relacji do owiec. Relacji owiec do pasterza. Stąd może się pojawić takie pytanie, czy ja jestem dobrą owcą? Dobra owca to taka, która zna pasterza. Dobra owca to taka, która słucha jego głosu. I dobra owca to taka, która jest mu posłuszna. I to posłuszeństwo, to słuchanie jego głosu, to poznanie pasterza może się objawiać w naszej codzienności. Czy jestem posłuszny pasterzowi w mojej codzienności? Czy jestem wierny swoim codziennym obowiązkom? Czy jestem wierny swojemu powołaniu? To słowo dzisiaj może nas konfrontować z nami, z tym, w jaki sposób przeżywamy naszą codzienność i to, czy jesteśmy dobrymi owcami, które słuchają dobrego pasterza. Dziękujemy, że wspierasz dominikanie.pl.